Cześć, Michał Kopery z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na ekspresową prasóweczkę bokserską. A zaczynamy od Oleksandra Usyka, który jak zapewne wiecie, do walki w obronie pasu WBA, WBO i IBF w kategorii ciężkiej z Danielem Dubois stanąć ma w sierpniu na gali organizowanej w Polsce. W dokumentach przetargowych Alex Hrasku, czyli promotor Usyka, zadeklarował, że pojedynek odbędzie się 12 sierpnia na stadionie we Wrocławiu. Z tego co wiem, ten Wrocław pozostaje aktualny, natomiast data może ulec małej zmianie, no ale o tej zmianie ewentualnej poinformują już w oficjalnych komunikatach organizatorzy tej mistrzowskiej gali. Ta zmiana daty walki Usyka z Dubois jest całkiem logiczna, bo przecież 12 sierpnia zaboksować ma w Wielkiej Brytanii Anthony Joshua. No i mielibyśmy tutaj konflikt dat telewizyjnych. Jeśli ta walka Usyka z Dubois zostanie lekko przesunięta, wtedy wszystko będzie już w porządku. A wracając do Aleksandra Usyka, to on wraz ze swoim promotorem Aleksiem Kraskukiem będzie dziś gościem w Warszawie Andrzeja Waślewskiego. Andrzej Waślewski, jak wiemy, będzie grał niemałą rolę w tym wrocławskim mistrzowskim zamieszaniu bokserskim. Na undercardzie gali Usyk Dubois zobaczymy też w ringu przynajmniej dwóch zawodników grupy Knockout Promotions. Będzie to prawdopodobnie Fiodor Czerkaszyn, no i być może jeden z lokalnych fighterów. Przypuszczam, że może to być na przykład Rafał Wołczecki. Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie tego tematu. Bardzo jest możliwe, że Oleksander Usyk do walki z Danielem Dubois trenował będzie w Polsce. Idealnie na tę wrocławską galę byłoby wsadzić także Mateusza Masternaka i jego walkę o pas IBF wagi Cruiser z Jayem Opetają, no ale niestety, taki scenariusz nam się niekoniecznie spełnić tutaj musi. Natomiast jeśli chodzi o sytuację Mastera, tę mistrzowską, to powinno nam się tutaj wszystko wyklarować już niebawem. Jak zapewne wiecie, Mateusz jest obowiązkowym pretendentem do tytułu dla Opetai, no i strony miały czas do dziś, żeby się dogadać, do 1 czerwca. Taki był termin wyznaczony przez Federację IBF, jednak przedłużono te negocjacje o 2 tygodnie, no i jeśli w tym czasie, w ciągu tych 2 tygodni nie będzie porozumienia ostatecznej decyzji w sprawie walki, to będziemy mieli przetarg na organizację pojedynku. Jakiś czas temu mówiło się o takim scenariuszu alternatywnym, że Opetaje jednak nie jest gotowy bronić tytułu, wtedy do walki o wakat stają Masternak i kolejny w rankingu Richard Riakpor, natomiast na razie wszystko wskazuje na to, że jednak Opetaje boksować chciał będzie, więc to jest kwestia tego, kto tę walkę zorganizuje. Najbliższe 2 tygodnie powinny nam tę sytuację ostatecznie wyklarować. Teraz zmieniamy kategorię na ciężką. Moi drodzy, największy w bokserskim świecie dopingowy recydywista Jarrell Miller wraca na ring 11 czerwca pojedynkiem na Florydzie i tam zmierzy się z niepokonanym w 6 pojedynkach Antonio Zepedą. Ta walka będzie zakontraktowana na 4 rundy, no ale nie będzie miała charakteru oficjalnego, to będzie pojedynek pokazowy i wynik nie zostanie wpisany do rekordów pięściarzy. Główną atrakcją tej czerwcowej gali na Florydzie będzie pojedynek także pokazowy pomiędzy Floydem Mayweatherem Juniorem i Johnem Gottim. A na koniec jeszcze waga junior ciężka i Chris Blunt Smith, który po zwycięstwie nad Lorenzem Okoli i zdobyciu pasa WBO chętnie spotkałby się teraz z Saulem Alvarezem, który no, jakiś czas temu rozważał atak na tytuł WBC wagi Cruiser, właśnie należący wówczas do Ilungi Makabu. Blunt Smith mówi tak. Jakiś czas temu Canelo mówił, że chce spróbować swoich sił w wadze junior ciężkiej. Nasza walka w Vegas miałaby dużo sensu i przyciągnęłaby mnóstwo kibiców. To byłoby spełnienie kolejnego marzenia. Tak rzeczy rozmarzony Blunt Smith, no ale na razie prawdopodobnie czeka go drugie spotkanie z Lorenzem Okolim, któremu z kolei inny brytyjski cruiser Richard Riakpor doradza przejście do wagi ciężkiej i argumentuje to tak, posłuchajcie. Nawet jego, czyli Lorenza Okoliego, odporność na ciosy wydaje się podejrzana, nie wyłapuje dużo uderzeń, a miał takie problemy po tych lewych sierpach Blama Smitha, to się nie trzyma kupy. Sądzę, że nadszedł czas, by zaczął boksować w swojej naturalnej wadze i obudował tę ramę mięśniami, ocenia Richard Riakpor. Generalnie ciekawa rada, no i może nie tak do końca sensu pozbawiona, no bo nie jest tajemnicą, że Okoli katował się od dawna strasznie, robiąc limit wagi Cruiser. Na takie odwadnianie się wpływa także między innymi niekorzystnie właśnie na odporność na ciosy. Okoli ma naprawdę niesamowite warunki fizyczne, oczywiście ta waga ciężka dziś to są dużo większe chłopy niż kiedyś, no ale ze swoim zasięgiem ramion Okoli pewnie gabarytowo by się tam odnalazł. Pytanie, czy odnalazłby się także boksersko, bo boksersko, gdy wyjęło mu się, zabrało mu się te klincze w walce z Blamem Smithem, wyglądał naprawdę średnio. Na razie tyle w tej szybkiej prasówce. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Buongiorno. Para mi gente con una pasión.